Do wyborów zostały ostatnie dni i ostatnie kampanijne spotkania. W całym kraju trwają akcje, które mają jeden cel – uświadomić Polakom, jak wysoka jest stawka i przekonać, że liczy się naprawdę każdy głos. Samorządowcy z regionu apelują do mieszkańców, aby ci ruszyli do urn w najbliższą niedzielę i przekonują, że wybory samorządowe to realna szansa na to, żeby wpłynąć na zmiany, które nas bezpośrednio dotyczą. Paweł Jędrusik. W czwartek w Katowicach do uczestnictwa w wyborach zachęcali m.in. włodarze Katowic, Tychów, Mikołowa czy Sosnowca oraz parlamentarzyści. Dlatego, że samorządowcy, to co robią nasze miasta, jest najbliżej tak naprawdę mieszkańców. Pokazały to takie wydarzenia jak pandemia, kiedy to my jako pierwsi pomagaliśmy tym, którzy byli zamknięci w swoich mieszkaniach, jeszcze zanim rząd zaproponował jakieś systemowe rozwiązania. Ale to nie tylko taki wpływ, bo przecież to od samorządu często zależą na przykład ceny wody czy realizowane w mieście inwestycje. I nawet jeśli ktoś myśli, że nie ma na kogo zagłosować, to warto zapoznać się z kandydatami. Ja zawsze będę zachęcał do tego, żeby pójść na wybory bez względu na to, czy się ma swojego kandydata, czy nie. Jeżeli nie mamy przekonania do jego przekonań politycznych, programowych, to przynajmniej wybierzmy kogoś, kto wydaje się nam albo go znamy, że jest, nie wiem, no, z punktu widzenia jakiegoś egzystowania w społeczeństwie dla nas jak najbardziej tożsame. Samorządowcy chcieliby, aby powtórzył się wynik frekwencyjny z wyborów parlamentarnych. Wówczas w głosowaniu wzięło udział ponad 74% osób. Frekwencja wyborcza 15 października to w Mikołowie przebiła wszelkie dotychczasowe poprzednie rekordy i średnio dla miasta wyniosła 78%, a w jednym z obwodów była nawet powyżej 85%. Jedno jest pewne, wybory samorządowe powinny być prawdziwym świętem demokracji i warto po prostu na nie pójść i zagłosować.